Jak to jest? W Polsce jest demokracja? W Polsce demokracja jest, tylko taka trochę nie za bardzo. Trochę taka. No, w Polsce demokracja jest, tylko taka nie za bardzo. Proszę pana, widzimy tutaj pana, który w poprzednim wejściu wypowiadał się na telewizji narodowej. Proszę pana, niech pan uważa na rower, bo mogą panu ukraść. To jest demokracja. I przechodzimy tutaj, widzimy pana Eugeniusza Murawskiego. Dzień dobry, panie Eugeniuszu. Pan reprezentuje tutaj partię. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Proszę o kilka słów na telewizji narodowej. Wybory do Sejmu zorganizowane zgodnie z konstytucją. To jest chyba wielkie wydarzenie dzisiaj. No, dzisiaj prowadzimy prawybory do Sejmu i na zasadach polskich, narodowych, patriotycznych, można powiedzieć, religijnych, uczciwie, żeby to wszystko przebiegało. Suwerennej władzy, obce ręce, doszli do władzy ludzie mądrzy, prawi. I zajęli się pan reprezentuje Organizację Narodu Polskiego, tak. Polsko-Polonijną Organizację Narodu Polskiego. Tak, Polsko-Polonijna Organizacja Narodu Polskiego. Bóg, honor, ojczyzna. Liga Polska to jest przedwojenna, jeszcze założona przez pułkownika Miłkowskiego i Dmowski w tym brał udział i magister Cieszkowski. W 2000 roku zarejestrowaliśmy w sądzie i działamy legalnie, oficjalnie w Polsce, na terenie Polski. I widzimy tutaj jeszcze Sołomira Krzeskiego, który coś tłumaczy paniom. Tłumaczy, tłumaczy. Znaczy jest to taka szkoła oddolna, polityczna. Między innymi mam tutaj listę zdrajców narodu państwa polskiego. Przypominam cały czas traktat lizboński, bo niektórzy mają Alzheimera, nie pamiętają, kto głosował przeciwko Polsce. Przecież to panowie Kaczyńscy oddali władzę Tuskowi, a dzisiaj narzekają, że tak źle rządzi pan Tusk. Po to jest PiS, żeby rządziła Platforma i tyle. I tutaj przy najważniejszym... Oni są w zmowie. Oczywiście, że tak. Powiem więcej. Niedawno uczestniczyliśmy w akcji protestacyjnej Związku Zawodowego Solidarność. Przypomniały się dawne lata, kiedy w latach 80. byliśmy na manifestacjach, krzyżyliśmy precz z komuną. Chciałoby się rzec, że nic się nie zmieniło. I co ciekawsze, ci, którzy powinni bronić interesu Polski, mówię tutaj o kierownictwie Solidarności, też w pewnym sensie widzimy, że są w zmowie, ponieważ zdeterminowani robotnicy, którzy przyjechali, zadali sobie trud, brali urlopy z pracy, poprzywiązywali się łańcuchami do tych barierek policyjnych, żeby nie wypuścić posłów, oszustów i złodziei, którzy fundują im pracę aż do śmierci. Natomiast kierownictwo na czele z panem Dudą, podobnie jak pan Śniadek to robił, każe się wycofać z tej akcji. To o co tu chodzi? To nie jest prawdziwa akcja polska. To jest zmowa. Krótko mówiąc, jest tarcza i miecz trzymana w tym samym ręku. Umawiają się, tak jak Kaczyński się umawiał z Tuskiem i teraz się umawia kierownictwo z rządem. I to widać. Bez zgody tych działaczy Solidarności nie zlikwidowano by tylu zakładów pracy. Jest to, krótko mówiąc, szopka. Daje się popalić manekiny, jakieś tam plakaciki, porzucać kamieniami, petardami, a efektu nie ma, bo to jest tylko para w gwizdek. I ci ludzie znowu są zmanipulowani, ci robotnicy, którzy przyjeżdżają w słusznym proteście. Także mówię o tym, tłumaczę, że pytać się, kto na tym zarabia, kto ma z tego korzyść. Na pewno nie Polacy. Jestem tutaj atakowany przez ludzi związanych z tak zwaną sektą smoleńską, którym tłumaczę, że trzeba mieć jakiś alternatywny program. PiS nie ma poza ciągłym odgrzebywaniem, właściwie to co powiedział Niesiołowski, tworzeniem polityki nekrofilii, życiem zmarłych, ci co zginęli. Akurat miła pani się wybrałem, aj, aj. Jak to panią boli, aj, aj. Czasami Niesiołowski coś dobrego powie. Nawet wróg czasami coś dobrego, prawdziwego powie. To nie znaczy, że jak jest naszym wrogiem, to nie mówi logicznie. Mamy do czynienia z manipulacją. Nie mają alternatywy, nie mają programu dla nas. Tylko nas męczą Katyniami, Smoleńskami. I pan Macierewicz od rana do wieczora opowiada nam o zagrożeniu rosyjskim, że jesteśmy w stanie wojny. Pan Macierewicz za szczucie
za sianie nienawiści do narodu rosyjskiego powinno już siedzieć w więzieniu na Rakowieckiej. Powinien się zgłosić ze szczoteczką do zębów już na Rakowiecką. Ja pracuję, ja żyję z pracy rąk. Ta pani pyta, kto płaci. Drukujemy własnych składek. Ten stół akurat. I pan już tyle lat żyje. Widzi pan, właśnie żyje, bo pracuje, kładę glazurę ludziom, żeby mieć pieniądze na ulotki. Pani nie chce. No i ta pani jednak stwierdziła, że ktoś ci płaci, tak. Ale zaraz, to dobrze powiedziała, bo ktoś ci za tą glazurę płaci. Oczywiście, no tak, ale ja muszę najpierw zarobić, żeby mieć amunicję, żeby wydrukować takie ulotki, to czyli muszę... jesteś człowiekiem pracy. Oczywiście, z pracy rąk. Sławomir Zakrzewski jest tym człowiekiem żyje z remontu pracy. I żadna szanowni państwo, agentura mi nie płaci. Nie będzie to kryptoreklama, jest to po prostu reklama, szanowni państwo, jeżeli chodzi o położenie płytek, glazury, firma remonty, budowlanka, złota rączka, Sławomir Zakrzewski, polecam, szanowni państwo, i jest to dobry fachowiec. Między jedną manifestacją a drugą. Dobry fachowiec, bo dobrze kładzie płytki, natomiast jest to dobry fachowiec, ponieważ patriota, dzięki temu, że pieniądze zarabia na wykończeniówce, jest to dochodowy czasami rzeczywiście dział biznesu, dzięki temu Sławomir Zakrzewski może organizować takie właśnie stoisko. Ruch Suwerenność Narodu Polskiego polega na tym, że Sławomir Zakrzewski zarabia te swoje pieniądze i właśnie, o proszę, mamy taki baner, mamy taki namiot, to nie jest namiot, to jest parasol, przy którym się tutaj chroni od słońca Adam Czerzetkowicz. Mamy taki stojak, o proszę bardzo, przypomina on stojaki robione przez naszego przyjaciela Bartłomieja Kurzeje. Sławek, czy ten stojak to jest ten historyczny stojak, który zrobił Bartłomiej Kurzeja? Tak, oczywiście Kurzeja. Korzystamy często ze sprzętu, który przechodzi z rąk do rąk, ale służy cały, krąży w ruchu narodowym na różnych imprezach. Tak jest. To jest dzieło artysty rzeźbiarza, i w tym stojaku artystycznie wykonanym, proszę, jakiś taki ociosany, ogorzały tutaj, ale solidny, tak? Taki właśnie stojak Bartłomieja Kurzeji, jego dzieło rąk pracy artysty rzeźbiarza. Tam się wielka Polska. A tutaj marzenia pana Eugeniusza. Od morza do morza. Panie Eugeniuszu, pan jest w partii, przypomnijmy, Polsko-Polonijna Organizacja Narodu Polskiego, ale kandydował pan ostatnio w wyborach do Sejmu. Tak, do Sejmu kandydował. Tych nieuczciwych, tych organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Tak, i pan kandydował z listy jakiej? Marka Jurka. Z listy Marka Jurka. Pozdrawiamy pana Marka Jurka tutaj z tego miejsca. A tutaj widzimy pana Bardońskiego, który dzielnie wspiera swoją planszę. A ja pozwolę sobie przypomnieć, gdzieś tu jest opisany właśnie, jak, wybory są równe, a proporcjonalne, bezpośrednie, powszechne i tajne. To jest właśnie, proszę państwa, cytat z Konstytucji i te wybory tutaj organizowane są właśnie wyborami konstytucyjnymi, a wybory organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą za nasze pieniądze, zdarte nam w podatkach, pod przymusem. Te wybory nie są zgodne z Konstytucją. Przykro to mówić. Niektórzy może pomyślą, że żartuję, no bo to jest wręcz niemożliwe. No ale tak jest. Tak właśnie jest. Także, szanowni państwo, tak to właśnie wygląda, a tutaj mamy naszą dzielną Komisję Wyborczą. Jak ludzie głosują? Pani Mario. Frekwencja jest na poziomie dosyć dobrym, także tak liczę, może 25%. Ta nieśmiałość przez panią przemawia. Mocniej, głośniej. A co pani czuje, kiedy widzi, że ludzie głosują? Jak się pani do tego emocjonalnie ustawia? To znaczy, bardzo optymistycznie mnie tutaj napawa to radością, że ludzie jednak zrozumieli, zaczynają po prostu rozumieć, że dzieje się w kraju. Jako cel pracy Telewizji Narodowej wziąłem sobie, żeby nauczyć i zrobić, żeby pani Maria ma być najlepszym mówcą w Warszawie, lepszym od Zakrzewskiego. Powinna pani porywać tłumy swoimi wystąpieniami. Pani Mario, damy radę? Zobaczymy, to są dopiero początki, ale uważam, że z czasem na pewno coraz lepiej, dobrze. Eugeniusz, idzie pan właśnie, Jerzy Szaniawski, Józef Szaniawski. Który to jest pan Józef Szaniawski? To już siwy. Aha, tym plecami, tak?
to jest pan Szaniawski, no nie, no pozdrawiamy. Oto są plecy pana Szaniawskiego. Serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że kiedyś pan Szaniawski udzieli wywiadu dla Telewizji Narodowej, a podbiegł i poinformował o panu Józefie Szaniawskim. Ten oto Sławomir Zakrzewski. Także tak to, proszę państwa, wygląda. A tutaj mamy urnę. Urnę i